W tym wideo dam Ci 13 sposobów, jak dorobić sobie do wypłaty. Będziesz w stanie zarobić 500, 1000, 2003. w niektórych sytuacjach będą to znacznie większe kwoty, a niektóre osoby zbudują na tym całkiem dobry biznes. Więc jeżeli ten temat Cię interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, dam Ci dobrą radę, która spowoduje, że będziesz miał znacznie więcej zleceń, a przy okazji więcej zarobisz. Jeżeli szukasz swojego pierwszego klienta, to na początek daj coś od siebie za darmo. Przykładowo chcesz robić materiały typu shorts dla swojego klienta, więc wyślij takiego jednego shortsa i powiedz, hej, jeżeli podoba Ci się moja praca, to może zaczniemy współpracę. W ten sposób pozyskasz swojego pierwszego klienta. Po drugie, kiedy udało Ci się już zdobyć zlecenie i przykładowo klient zamawia 10 materiałów wideo, to daj znacznie więcej niż klient oczekuje. Na przykład stwórz dla niego dwa dodatkowe materiały bonusowe. To zbuduje między Wami relację i pokaże Cię z takiej strony, że hej, można Ci ufać. Jesteś osobą, która da zawsze więcej od siebie niż się od tej osoby oczekuje, a w ten sposób pozyskasz znacznie więcej klientów. Przejdźmy teraz do moich pomysłów, które pozwolą ci faktycznie dorobić do wypłaty. Więc pierwsza rzecz, którą możesz robić, to możesz obsługiwać czyjeś konto na TikToku albo montować krótkie filmy typu shorts. Widzisz, ja ostatnio zatrudniłem 10 osób, które będą teraz edytowały moje materiały z YouTube'a, będą mieć ciały i będą to wysyłały na TikToka. I w taki sposób ty również możesz dorobić sobie do wypłaty. Pewnie zastanawiasz się, ile jesteś w stanie na tym zarobić. Już ci mówię, jeżeli Jesteś osobą początkującą, to polecam ci na początku dać trochę niższą cenę niż Marynek. W ten sposób zdobędziesz swoich pierwszych klientów i zdobędziesz bardzo cenne doświadczenie. Taki początkujący montażysta za film poniżej jednej minuty bierze od 30 do 50 zł. Oczywiście, jeżeli masz zdolności, jeżeli już jesteś doświadczony, to jesteś w stanie zarabiać około 150 do 250 zł za jeden materiał poniżej jednej minuty. Więc jak widzisz, to nie są małe kwoty. Osoba, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu konta na TikToku, zarabia około około 3,5 tysiąca do 7 tysięcy na jednym kliencie. Jeżeli publikujesz co dwa dni, to masz około 3,5 tysiąca, jeżeli publikujesz każdego dnia za klienta, to masz około 7 tysięcy miesięcznie. To są normalne stawki, które ty też możesz po prostu mieć. Druga rzecz, którą możesz się zająć, jest to projektowanie miniatur dla twórców na YouTubie. Jest to bardzo i to bardzo ważne. Widzisz, od miniatur w dużej mierze zależy to, czy film będzie promowany. Im więcej osób klika w daną miniaturę, tym więcej osób potencjalnie zobaczy film, a algorytm go bardziej promuje. I nie jest to tajemnik że, jeżeli potrafisz zaprojektować taką miniaturę dla filmu, to jesteś w stanie całkiem sobie dobrze dorobić. Powiedzmy, jesteś w stanie zarobić 100 zł na jednej takiej miniaturze. Jeżeli masz twórcę, który publikuje trzy razy w tygodniu, to całkiem fajnie możesz sobie takie osoby dorobić. A jeżeli masz kilku takich klientów, no to te pieniądze są znacznie, znacznie większe. Kolejna rzecz to jest mój faworyt. Możesz zbudować agencję marketingową. I nie mówię tutaj o dużej agencji marketingowej, ale raczej o małej. Może to być jednoosobowa, może to być kilkuosobowa. Jesteś w stanie na przykład ustawiać. Dla klientów reklamy na Facebooku, na Google. Jesteś w stanie zajmować się e-mail marketingiem. Jesteś w stanie projektować całe kampanie, leki sprzedażowe. Ja w ten sposób na jednym kliencie zarabiam od 20 do 100 tysięcy miesięcznie. Nie rozliczam się w taki sposób, jak robi to większość agencji, tylko biorę procent od tego, co zarobię dla moich klientów. W ten sposób jestem w stanie przy stosunkowo małej ilości klientów całkiem dobre pieniądze zarabiać. Jest też ciekawa opcja dla osób, które nie mają doświadczenia. W jaki sposób zbudować agencję marketingową, bez doświadczenia. Odpowiedź jest bardzo prosta. Musisz pozyskać klienta. Jeżeli pozyskasz klienta, możesz te zlecenie przekazać innej agencji i być pośrednikiem. I w taki sposób również zbudować dodatkowe źródło dochodu. Kolejna rzecz, którą możesz zrobić, to możesz być youtuberem. Ja wiem, co sobie myślisz, to nie jest łatwe. Ja na samych reklamach AdSense zarabiam od 3 do 5 tysięcy miesięcznie. I oczywiście na początku nie będziesz miał takich zarobków. Musisz zbudować swoją publikę, musisz po prostu wybić się w tych algorytmach, ale jeśli będziesz regularnie publikował i będziesz miał dobry content, to w pewnym Momencie YouTube będzie dla ciebie naprawdę dobrym źródłem zarobku. Widzisz. Polecam ci zbudować kanał, gdzie będziesz w stanie cały czas produkować nowy content, gdzie na przykład komentujesz jakieś mecze szachowe albo mówisz o sytuacji geopolitycznej na świecie. Czyli tworzysz taki kanał, gdzie cały czas masz pomysły na nowy content. W ten sposób jesteś w stanie sobie dorobić nawet kilka tysięcy miesięcznie. Kolejny pomysł jest taki, że możesz pomagać influencerom spieniężać ich zasięgi. Widzisz, bardzo często osoby, które są znane, popularne, piszą do mnie, że mają na przykład duży kanał na YouTube albo mają obszerne konto na TikToku. Ale nie wiedzą, jak to spieniężyć. Jeżeli się na tym znasz i potrafisz, ten zasięg, przekłód na konkretne pieniądze, to możesz świetnie na tym zarabiać. Następna rzecz, którą możesz zrobić, to wejść we współpracę z jakimś youtuberem i poszukiwać mu tematów na materiały, przeszukiwać dla niego rynek, zbierać informacje. Przykładowo, ktoś ma kanał o tym, jak inwestować na giełdzie, albo ma kanał o tym, co się dzieje w gospodarce, ty możesz być osobą, która przeszukuje rynek, wyszukuje ciekawe informacje, zbiera to wszystko w jedno, tworzy skrypt i przekazuje takiej osobie. I w taki sposób możesz zarobić od kilkuset do nawet kilku tysięcy miesięcznie. Kolejny mój pomysł jest taki, że możesz być. Nauczycielem, który uczy przez Zooma. Mam nauczyciela angielskiego, który tylko na mnie zarabia parę tysięcy miesięcznie. Spotykamy się każdego dnia, rozmawiamy w języku angielskim, on mnie koryguje i w taki sposób ja się uczę, a on zarabia pieniądze. Mam klienta, który zarabia kilka tysięcy miesięcznie, ponieważ uczy ludzi na Zoomie, jak prawidłowo medytować. Więc jeżeli jesteś nauczycielem, autorem, trenerem, jakimś coachem, to możesz za pomocą Zooma zbudować biznes, w którym uczysz ludzi, jak coś zrobić. Następny mój pomysł jest taki, że możesz zarabiać na arbitrażu albo na flipowaniu starych przedmiotów. Co mam na myśli? Możesz czasami kupić jakieś stare meble, odrestaurować je i zarobić na nich parę stówek. Oczywiście jest to bardzo konkurencyjne, ale możesz w taki sposób również zarabiać. Arbitraż z kolei polega na tym, że mamy kogoś, kto ma jakiś przedmiot, ale nie potrafi go sprzedać. A ty wiesz, że ludzie płacą za to znacznie większe pieniądze. Czyli możesz kupić ten przedmiot od tej osoby, możesz zrobić lepszy marketing, czyli zrobić lepsze zdjęcia, lepszy opis i sprzedać przedmiot, której, którego ta osoba nie potrafi sprzedać. I w ten sposób również zarabia na tej różnicy. Następny pomysł jest bardzo bliski mojemu sercu, z tego względu, że w Taki sposób zarabiałem w przeszłości. Byłem copywriterem Direct Response. Pisałem oferty perswazyjne na zlecenie. Ale jeżeli się na tym nie znasz, to możesz na przykład pisać treści do reklam, możesz zajmować się biuletynem, e-mail marketingiem, możesz pisać posty w mediach społecznościowych dla swoich klientów i w taki sposób również zarabiać pieniądze. Im będziesz lepszy, i będziesz lepszym sprzedawcą, tym też przy okazji zrobisz znacznie więcej. Teraz kolejny pomysł, który zmienił życie pewnej osoby w moim zespole. Możesz sprzedawać na słuchawce. Widzisz, są osoby, które mają produkty, ale te produkty sprzedaje się przez telefon. I ty możesz być osobą, która pracuje na prowizji i zarabia nawet kilka tysięcy miesięcznie. Osoba, która u mnie siedzi na słuchawce, zarabia od 7 nawet do 12 tysięcy miesięcznie. Oczywiście, musisz mieć skrypt, musisz być w tym dobry, musisz to trenować, ale w taki sposób możesz zarabiać naprawdę solidne pieniądze, a wielu moich klientów poszukuje właśnie takich osób. Kolejny pomysł jest taki, że możesz dla kogoś projektować strony internetowe, ale zdaję sobie z tego sprawę, że sprzedać stronę internetową nie jest łatwo, ponieważ osoby, które sprzedają tego typu usługi, Zazwyczaj nie potrafię tego sprzedać, ponieważ jeżeli rozmawiasz z kimś, to nie rozmawiaj, hej, zaprojektuję dla ciebie stronę internetową, tylko zapytaj się, hej, jaką ma konwersję twoja strona? Czy nie chciałbyś podnieść sprzedaży na swojej stronie? I nie sprzedawaj samej usługi, tylko sprzedawaj więcej ruchu, więcej klientów i większą konwersję. Niby to samo, ale bardzo ważny tutaj jest twój marketing. Następny pomysł jest taki, że możesz wejść w marketing afiliacyjny. Też od tego zaczynałem, czyli jest jakaś firma, która ma produkt, ty możesz promować ten produkt w zamian za prowizję. Ja w taki sposób, na początek zarabiałem 100-200 zł miesięcznie, czyli jakieś niewielkie pieniądze, ale teraz, kiedy już mam zbudowaną społeczność, to gdzieś tam pobocznie promuję pewne produkty i zarabiam kilkanaście tysięcy rocznie. Widzisz. Ja na przykład mam kurs o tym, jak zbudować lejek sprzedażowy, albo jak się reklamować na Facebooku. I takie osoby, które kupią ten kurs, prawdopodobnie będą potrzebowały autoresponder. Ja ten autoresponder mogę polecić w kursie i jeżeli ktoś kupi ten autoresponder, to ja dostaję prowizję. I wierz mi, na tym można zarobić naprawdę fajne pieniądze. Ostatni już pomysł jest dla osób, które nie mają wiedzy, nie mają doświadczenia, na niczym się nie znają i chcą sobie dorobić. Możesz być moderatorem. Na przykład moderatorem w jakiejś grupie, ale również możesz być moderatorem komentarzy na YouTubie czy na Facebooku. Osoby, takie jak ja, które puszczają płatną reklamę i które kupują płatną reklamę, mają mnóstwo komentarzy. I czasami zdarzają się osoby, które naprawdę piszą coś tak głupiego, na przykład potrzebujesz pożyczki, odezwij się do mnie i tego typu rzeczy. I są potrzebni moderatorzy, którzy będą po prostu kasowali takie komentarze. I widzisz, żyjemy w takim kraju, gdzie hejt jest czymś naturalnym. I na pewno reklamodawcy będą potrzebowali osób, które będą moderować te komentarze, a ty w ten sposób możesz sobie dorobić do wypłaty. Mam nadzieję, że te pomysły ci się spodobały. Jeżeli tak, to zobacz moje poprzednie wideo, w którym mówiłem o tym, jaka jest różnica pomiędzy bogatymi i biednymi, dlaczego bogaci cały czas się bogacą. No i oczywiście subskrybuj ten kanał, jeżeli potrzebujesz więcej informacji. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.